Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Tyle lat i ty tu wtrąciłem modelkę, a ty to tak to mną mówiłaś nie i nie i nie. I teraz te projekty tyle razy mówiłaś nie. Jakby ktoś pytał, po jakiemu my mówimy, ponad temu. Po naszemu. A teraz zaczynam zakupy. Radosław był, moi drodzy, na zakupach. Był na zakupach w Morrisonie. Także są to inne zakupy niż zawsze. Więc postanowiłam, że Wam pokażę, co tutaj ciekawego kupiła. Oczywiście już zaczął mi rozkładać, po czym powiedziałam, nie zostaw w torbie, bo ja po prostu w torbie jest wygodniej z torby po prostu wyciągać. Także zobaczymy, co to kupił. Jak to Radosław, jak to ja powiedziałam Wam, że rozpoczęłam dietę. No bo czas rozpocząć dietę, no to oczywiście na początek co? Pringlesy. Tak, Pringles na początek, na dobry start diety. W sam raz, moi drodzy, Doritosy. Doritosy są w szafce, otwarte, których już nie jadłam nie wiem ile czasu. To trzeba je zmielić i dodać do bułki tartej. Jest rewelacyjna panierka z tego. Niekoniecznie do bułki tartej, ale na jakieś różne tam inne pierdołki. Dziać i zapalniczkę. W drugiej chyba jest ta długa. W drugiej tamtej jest ta długa, jak się nie wiem. Nie pali. I stała się jasność. Upaliłem Ci nosa. Upaliłem Ci nosa. Także są Doritosy, moi drodzy. Tak jak mówię, czas rozpocząć dietę. Okres letni idzie wielkimi krokami. Wesele mojego najwspanialszego bratanka też idzie większymi krokami. Czyli czym więcej nas będzie, tym weselej. Tak chyba Radosław sądzi, ale nie mam zamiaru tego jeść. Zobaczycie, że nie będę tego jadła. Albo nie zobaczycie, bo nie nagram. Ale nie, mówię poważnie, nie? Czas z takimi głupotami. Oczywiście, jak Morrison to pączki. Ponoć najlepsze pączki na rynku angielskim. Jeśli chodzi o takie angielskie pączki. I one chyba też dużo nie kosztują. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50 pensów za 5 pączków. Co w tym pączku może być? Co w takim pączku może być? 50 groszy kosztuje. Albo czego w nim nie ma, raczej powinnam powiedzieć. Kawa, moi drodzy, te zakupy będą wyglądały trochę inaczej, także ja pewnie będę się zastanawiała, co jest co. Kęko, bogata, dobrze, bo czekałam na kawę. Mogę się napić kawy. Później, moi drodzy, o, pamiętacie, ostatnio mówiłam piccolo tomatoes, piccolo pomidorki, także mamy tutaj pomidorki piccolo, takie małe. Troszkę czuję, za bardzo nie czuję zapachu, bo mam katarek, ale tak wyglądają. O, mam chęci na nie, zjadłabym z chęcią już nawet teraz, także może sobie zjem. Później, moi kochani, kukurydza, najlepsza kukurydza w puszce. Green Giant, moim zdaniem jedna z lepszych kukurydz. Green Giant czy Bonduelle, czy to jedno i to samo? Mi się wydawało, że zawsze Bonduelle kupowaliśmy, a tu Green Giant, ale skąd znam tego Green Gianta. Bardzo, bardzo smaczne one są, lubię, naprawdę lubię. Bagieta świeża, pieczywko kupione, długo żeśmy już pieczywa nie kupowali, ale mamy kupione pieczywo, bo Radek powiedział, że dzisiaj planuje zrobić grilla, także tak. Malinki, moi drodzy, 2 za 3, także nie wiem, czy kupił 2 opakowania, czy tylko jedno, takie malinkie, ale takie małe to opakowanie, muszę powiedzieć. Boczek dla Radosława, boczek. Później Tropikana, sok Tropikana pomarańczowy smooth. Ja Wam powiem szczerze, że ja wolę ten taki z bicami, czyli z kawałkami. Dajcie znać, jakie lubicie soki pomarańczowe, czy właśnie takie gładkie, bez niczego, czy z kawałkami. Ja uwielbiam z kawałeczkami. Radek z kolei nienawidzi, wręcz chyba się brzydzi z tego, co mi kiedyś powiedział. Regina XXL, jeden z najlepszych chyba ręczników papierowych. Już Wam go nieraz polecałam, polecam po raz kolejny, bardzo chłonny. I to jest fajne, zobaczcie, większość taka rolka jest duża i często jak zgnieciecie, to się okazuje, że one są bardzo małe, a zobaczcie, to już naprawdę, aż mam białe paznokcie, mocno zgniatam i zobaczcie, o wiele się to nie pomniejszyło. Także to jest naprawdę, naprawdę gruby ręcznik, bardzo, bardzo chłonny. Co prawda, ja ostatnio do mycia okien używam tylko i wyłącznie ściereczek z mikrofibry. Przeważnie udaje się tylko z mikrofibry na mokro i na sucho lub te duże, to konkretnie na mokro i później jadę karczerem, ale reszta po prostu mikrofibra na mokro, mikrofibra na sucho i są idealne okna, bez żadnej chemii, bez niczego, ale taki się zawsze przydaje, wiecie, w kuchni lub do mycia takich małych luster, zarówno tutaj, jak i w... coś sobie wymyśliło. Nic, patrzę, co robisz. Zarówno tutaj, jak i w łazience. Co chcesz zabrać, to nagram, zanim coś zabierzesz, może, co? Teraz nie mam za bardzo jak tego zrobić, bo mi tutaj porozkładałeś. Możesz tą torbę z zakupami tutaj do tego? Żebym się nawracała, no obojętnie, tą albo tą, a później się zawołam kolejną, bo ja nie dam rady. Tacki do grilla, bo tak jak mówię, Radosław szykuje grilla. Później, moi drodzy, liście pietruszki, nasze jeszcze nie urosły, dopiero zaczęły wychodzić. Później mamy tutaj kolendrę, zawsze musi dać, co zakupy tak naprawdę mamy kolendrę i mamy liście pietruszki, bo bardzo dużo u nas tego idzie i polecam Wam używać takich ziół, to jest naprawdę, naprawdę zdrowe. O Jezu, jakie pyszności! Jeden tylko kupił taki, nie dwa, wow! Jak to wygląda? Lubi? Nie wiem, czy lubię, ale lubię taką śmietanę. Pewnie dieta, powiedziałam, ta Radek. Chrupki, ja powiedziałam, że zaczynam dietę. No i co ty wyprawiasz? Od poniedziałku. Nie od poniedziałku. Jak nie od poniedziałku? Mówiłaś, że od poniedziałku. Patrzcie, co to jest w ogóle. Tu jest, moi drodzy, muffin, kawałki, bita śmietana, wisienki i czekoladowy kaset, czyli tak jakby budyń i czekolada. Oh my god! A to dla mnie jest, dla ciebie kupiłem to. Dwa kupiłeś. Dla mnie dwa. A co, w polskim sklepie też byłeś? No. Aha, no to spoczko. No to tutaj mamy takie coś, śliweczki. Poczekaj, powkurzam naszych oglądających. Wiesz co zrobię? Nie. Okej, Google. Alexa. Co ty robisz? Na pewno mi się włączyło na telefonie albo... Aha, ja ostatnio nagrywałam jakiegoś vloga, montowałam i, moi drodzy, włączała mi się Alexa. Ale dobra, śliwki robaczywki. Lubię mięciutkie, także na pewno będą dobre. Zobaczcie, takie. Później jabłuszka, gala, ale ładnie wyglądają. Także super, będę się zajadała jabłuszkami. Powiem Wam, że wczoraj szłam do pracy i nie miałam już, nie, wczoraj jeszcze miałam, ale jak dzisiaj miałam iść do pracy, niestety nie poszłam, to już właśnie wiedziałam, że nie będzie jabłek. Także też truskaweczki, drożej czy taniej w Aldiku, w tym Morrisonie? Nie porównywałam. Tak samo myślisz? Myślę, że troszkę drożej, ale jakoś chyba lepszy. No to zobaczymy. Dosyć dużo osób kupuje w Morrisonie. Dajcie znać, czy kupujecie w Morrisonie. Nam jest w ogóle tam nie po drodze, a mi już zupełnie. Chociaż w sumie ja wiem, czy tak nie po drodze. No, zupełnie nie po drodze. Ale mamy tutaj takie włoskie pomidory krojone. 4 paczki. Ładnie wygląda opakowanie. Lubię. Powiem Wam, że lubię właśnie czasami w jakimś nowym sklepie robić zakupy. Znaczy rozpakowywać w tym przypadku, bo ja nie byłam. Bo fajnie, wiecie, opakowanie ogólnie inaczej wygląda i można powiedzieć, że cieszy oko. Takie małe kukurydze. Co tutaj Radziu kupił? Aha, papier, super. Papier do pieczenia. Powiem Wam, że szczerze to ostatnio nie mogłam znaleźć nigdzie papieru. Folia, taki owszem, ale z papierem był problem. Tutaj mamy duże pomidory do 29 kwietnia, do Radka urodzin akurat, zobaczcie. Torby do śmieci. Zawsze, nie wiem dlaczego, czy mi się wydaje, czy w Polsce przeważnie torby do śmieci były czarne, a tutaj przeważnie są białe. Czy może my akurat kupujemy białe? Do Doritosów, moi drodzy, sos hot salsa. Jeśli jadą Doritosy, to tylko i wyłącznie z takim sosem hot salsa, bo dla mnie to jest najlepsze. Ja, wiecie, że ja uwielbiam rzeczy ostre, po prostu uwielbiam. Mam to po moim tacie, mój tato kiedyś lubił, teraz już nie lubi, ale kiedyś bardzo lubił. Śmietana. Cebulka. No to patrzcie, 2 tygodnie temu pokazywałam Wam cebulę i zobaczcie, ile cebuli zeszło od tamtego czasu. Była zwykła i była czerwona. Czerwona jeszcze została, a tutaj znowu zwykła cebula. Bardzo dużo używamy cebuli do gotowania właśnie w Thermomixie. Już Wam chyba nieraz mówiłam, że właśnie gotowanie w Thermomixie to są przede wszystkim zioła i jakieś tam warzywa. Cebula i czosnek nigdy w życiu tyle nie używaliśmy. Ale coś tutaj mam, nie. Ale to jest samo zdrowie, także spoko. Można jeść. Koperek. Mam dużo mrożonego koperku, no ale dobrze, niech tam będzie Radosławowi. Por, bo por zawsze musi być kupowany. Mam tutaj ogórkę właśnie. Muszę zrobić ogórkę. Chyba zrobię z ogórka... Przepraszam. Chyba zrobię z ogórka zupę ze świeżego ogórka. O, chyba tak. Akurat koperek mam, ogórka mam. Tak, dzisiaj robię zupę ze świeżego ogórka. Oczywiście jak zawsze imbir. No, widzę, Gosiunia mi przysyła tam jakieś zdjęcie. Zobaczymy, co tam ciekawego mi przysłała. Szczypior, ale jeszcze mamy szczypior. Trochę szczypior. A nie, już prawie nie mamy szczypioru, bo mówiłam wam, że nam szczypior nie wyszedł. Także spoko. Kupujemy, wspomagamy się. Później rzodkiewka. Jeszcze nie zasiałam swojej rzodkiewki. Czy macie swoje rzodkiewki? Bo ja nie. W tym roku w ogóle mam wielki problem z takimi rzeczami. Cukinia, bo zostały się tylko dwie. Wczoraj akurat robiłam fajne takie danie, nie wczoraj, przedwczoraj, przepraszam, robiłam bardzo fajne danie, makaron z tuńczykiem, makaron z cukinii z tuńczykiem i suszonymi grzybami. Boże, jakie przepyszne. I ogólnie tam cukinia jest właśnie jedzona na surowo. Pierwszy raz jadłam surową cukinię, przepyszna. Radosław się zajadał, uwierzycie? Radosław się zajadał i mówił, że pycha. Z tej torby to już wszystko. No i mamy drugą torbę i moi drodzy, mamy winogrona, bo muszą być pieczareczki, takie małe, ale długo takich parów nie miałam. Oj, chyba będzie sos pieczarkowy. Oj, chyba zrobię na jutro placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Najlepszy sos pieczarkowy jest z Thermomixa. Uwierzcie mi, wiecie, że ja kocham pieczarki? Wiecie o tym, wiecie, na pewno, jeśli nie oglądacie, to wiecie. Kocham pieczarki, a sos pieczarkowy z tego oto urządzenia to dla mnie po prostu jest miazga. Lepszy niż w niejednej restauracji, jaki jadłam. Naprawdę, uwierzcie mi. Także super. Jeszcze Radosław mi kupił kubek, a widzisz, jaki ty jesteś? Jaki? Powiedz mi, jaki ja jestem, proszę cię, powiedz mi, jaki ja jestem, jaki to jestem zły mąż. No, słuchaj. Boże, co za głupol. O matko, aż mi serce wami tak się przestraszało. No, opowiedz historię, co zrobiłaś dzisiaj z tym kubkiem. Jak ja zawsze mówię, że mam zgadywać. Powiedz wszystkim, jaka to moja żona jest rozsądna i roztyrana. No ja tobie ufam! No to teraz powiedz. Przychodzę do domu i mówię tak jak zawsze, kochanie, zamknij oczy, wystaw ręce. No to żona robi co? Zamyka oczy, pokazuj i wystawia ręce. Zamknij oczy, wystawia ręce. Tak właśnie zrobiła. A mówię, nie, schowaj ręce, zamknij oczy i powąchaj. I zrobiłem tak o. A Jola... Ja pierdziele. A Jola wącha kubek. A mówię, dobra, nie wąchaj, wystaw ręce. Co to jest? O, kubek. Czy ja to wąchałam? No jak mi każesz, bo ja tobie ufam bezgranicznie i jak ty mi każesz wąchać, to myślałam, że... Następnym razem palca włożę, nie powiem gdzie i pokażę ci powąchać. Zobaczymy, że tam... Ładny, duży, nie? Ale wielki. No, ale właśnie dokończę wątek, jaki ty jesteś mąż. Taki jesteś mąż, że zabraniasz mi kupować kubki, a sam jeździsz i mi kupujesz. Bo ja je zbiję i wyrzucę zaraz połowę. Ale wielki, wow. No ja lubię duże kubki. I to dla siebie kupię. Tak. Dobra. Bym się nacieszyła chwilę, że The Boss jest napisane, a to będę ja. A to dla leworęcznego kogoś, bo tak nie widać. To tak się powinno pić, żeby się... No, jakbym piła i siedziała naprzeciwko ciebie, to pokazuje tobie, że rozmawiasz z bossem. To nie, to właśnie tylko, że dla siebie pijesz, że o, jesteś bossy. Boss, mi. Później, moi drodzy, sałata. Ostatnio często robimy sobie takie świeże kanapki. Nasza sałata już jest dosyć duża, także już niedługo przypuszczam, że będziemy mogli zajadać się naszą własną, hodowaną na naszej ziemi, w naszym ogrodzie sałatą. O wilku mowa, duży taki worek do, widzicie, do takich do tych dużych śmietników na zewnątrz. Wiecie co, znalazłam ostatnio taką ulotkę, tutaj w okolicy jest taki, nie wiem kto w sumie, ale ostatnio właśnie ktoś nam wrzucił ulotkę, że czyszczą śmietniki. Możecie to zrobić minimum 2 razy w miesiącu albo 4, zależy jak chcecie. I jednorazowo kosztuje to 5 funtów za śmietnik, czyli byłoby to 20 funtów miesięcznie. I powiem wam, że się zastanawiam, czy na lato tego nie wziąć, bo moi drodzy, idzie lato, wiecie, mimo że ja myję wszystkie rzeczy, zanim je wyrzucę, typu wiecie, jakieś tam, nie wiem, to co jest do recyklingu, no ale niestety jakieś resztki czasami się wyrzuca i to dosyć szybko zaczyna... ładnie pachnieć, także się zastanawiam, czy sobie nie wziąć właśnie tego mycia śmietników, bo poprosiłam Radka, żeby to zrobił, ja to kiedyś zrobiłam, ale poprosiłam Radka, powiedział, wszędzie pryska, naokoło, nie będę tego robił. Także nie wiem, czy to zrobić. Szparagi. Oczywiście jest papryka. No bo papryka zawsze musi być. O, drugi ogórek, a mamy ogórka, mówiłam, że mamy ogórka. Tam i to już do zużycia. 2 awokado i ogórez. O, albo zrobię, ale nie kupię Radek zwykłej śmietany. Wiecie, na co mam chęci teraz? Na mizerię z ogórków, ale ze zwykłą polską śmietaną, nie z double cream. Albo mam jogurt grecki, także zrobię z jogurtem. Może w ten sposób. No i tutaj mamy ten taki, ja nie wiem jak to się nazywa, taki niby groszek, to jest takie płaskie do gotowania. Też można jeść na surowo, bardzo, bardzo smaczne. Albo też bardzo często dodawane jest do jakichś właśnie stir fry lub takich właśnie rzeczy. Torba na bok, jest jak mi pachnie palonym węglem na grilla. Jezus, runę tuliłam i już znowu mam sierść, także jeśli mam sierść, to sorry, zobaczcie mi to, no ale mam też psa, nie będę się co chwilę w domu też odsierściała. Makrela, tak? Nie, to nie jest makrela. Nie wiem, ale jak na to teraz popatrzyłam, to jakoś mi tak pachnie ładnie, świeżutka jest. Z polskiego sklepu i widzę, że to kosztowało 6,33 za dwie. Musiała być bardzo świeża, że do sobie wziął aż dwie. Ono robi grilla, także tutaj jakieś mięso, nie wiem co to, karkówka, 4 funty, 4 pensy, chyba karkówka, tak mi się wydaje. No i oczywiście, jak to zawsze w polskim sklepie, paprykarz oraz mleczko dla Radosława. Ostatnio wzięłam sobie taki, wiecie, tak pociągnęłam tego mleczka, smoko, spoko, takie, ale bardzo słodkie, tak mnie zasłodziło, że nie wiem jak Radosław to może robić na stałe, jeść. A co Ciebie wzięła na makrele? Nie, no nie makrela, pstrąg. No tak właśnie widziałam, że to trochę co innego jest. Wędzone na grilla. Pstrąg wędzony na grilla? Nawet nie wiesz co, nawet nie wiesz co stracisz jak nie zjesz zaraz. Zaraz jeszcze. No i moi drodzy, później jeszcze w polskim sklepie są paluszki, znowu ogóraski. Ogórki konserwowe, ale wiesz co, nie kupię śmietany, a teraz wiesz na co mam chęci? Kupię, ale kupię zwykłą, tą angielską double cream, ale bym miała chęci na mizerię. Pomidorów? Z ogórka. Ogórki? Double cream z tego też konserwowe? Nie jest dobre. Z dania to zrobię. Z dania? Tak. Ja na obiad robię rybę i masz zjeść rybę, bo ona będzie pyszna. Ale ja muszę mieć chęć na rybę, nie mam teraz chęci. O, nawet bebe. To co ci zrobić na grilla? Kiełbasa. Jaka to kiełbasa? Śląska? To wygląda jak śląska. No tak się nazywa, kiełbasa z dziadka. Albo dziadka, nie wiem. Chyba bardziej kiełbasa dziadka niż kiełbasa z dziadka. I taka kiełbasa z dziadka. Dziadka. 3,65 z polskiego sklepu. Dobra, moi drodzy, to są wszystkie zakupy z polskiego sklepu. Nie widzę ile Radek zapłacił. 3,65 zł za kilogram kiełbasy. No, nie ma szans w Polsce 3 zł zapłacić za kiełbasę. No. Chociaż może w Biedronce, ale za kilogram nie. No to oczywiście to jest w funtach, ale no... Ja przeliczam cały czas 1 do 1. Cały czas przeliczam 1 do 1 i te wszystkie zakupy w Morrisonie kosztowały, moi drodzy, 68 funtów tylko. A nie, sorry, 78 funtów. Później były jakieś przeceny, że odjęło prawie 10 funtów. Jeszcze później 10 funtów dzięki zniżce. Także dziękujemy bardzo. Spoko, 9,67. Powiem Ci, że 68 funtów, nawet bez zniżki, którą dostaliśmy od... Nie wiem, czy mogę mówić. No, możesz iść. Nawet, no, bo dostaliśmy zniżkę od mojego bratanka, także nie wiem. Mi się wydaje, że bardzo tanio. Żeby Ci szaszłyka? Ja wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że ja nie wiem właśnie, czy nie masz wody na grilla w ogóle. No. No bo ja będę jadł to. No to Ty zjesz. Okay. Dobra, moi drodzy, takie właśnie oto zakupy z Morrisona, z polskiego sklepu. Jeśli w tym sklepie robicie zakupy, dajcie znać, co dobrego tam polecacie, czy jest coś pysznego, godnego polecenia z polskiego sklepu i tu już się nie kryje dietą. Będzie jedzone i to będzie jedzone zaraz. Do następnego razu. Buziaki. Do następnego zakupowego vloga. O, tak, pokazałam. Buziaki, pa, pa. Wish I could say I was finally over you. It's not the truth.